Dobrze, więc mówię, że fizycy bardzo często to nazywają DV, no po prostu miara objętości. Miara objętości, prawda? Ukrywając fakt, że tak naprawdę, no to tu jeszcze wchodzi orientacja, prawda? No a to z kolei, o, to z kolei często fizycy nazywają D sigma, miara objętości na powierzchni, prawda? Także w różnych tekstach fizycznych to Państwo macie wzór tej postaci, prawda? Tej postaci. Dobrze. Teraz ja jeszcze chciałem, tutaj najważniejsza rzecz to jest taka. Przypuśćmy, że to pole X to jest prąd jakiegoś, prąd wypływu jakiegoś ładunku, czy też jakiejś wielkości, która jest zachowana. Czyli przypuśćmy, że J to jest prąd. No, wszystko jedno, prąd czego? Czy prąd elektryczny? Prąd elektryczny to jest prąd ładunków. Czy też na przykład mamy do czynienia z cieczą nieściśliwą? No, bardzo często w zastosowaniach technicznych, licznych, to na przykład wodę można uważać za płyn nieściśliwy, no to to jest po prostu prąd, ile tam tego na jednostkę czasu wypływa przez jakąś powierzchnię, prawda? I teraz, jeśli ρ to jest gęstość, to znaczy czego? No na przykład ładunków, albo jak w przypadku tej wody, no to ile tam jest, prawda, gramów tej wody na milimetr sześcienny, czy coś takiego, prawda? Więc jeśli mamy takie dwie wielkości, która jedna skalarna wielkość, która mówi, ile jest tego, tej wielkości fizycznej w danej objętości, jak ją stałkujemy, a ta wielkość mówi, to jest wektor, ile wypływa tej wielkości tam na jednostkę czasu poprzez jednostkę powierzchni tego brzegu. No to proszę Państwa, jak tutaj sobie jako x napiszę to j, no to na razie to jest nic mądrego, to jest tyle. To teraz na czym polega prawo zachowania na przykład ładunku? Prawo zachowania ładunku mówi nam, że ładunek się nie zmienia, prawda? Co to znaczy? Że jak było, ile wynosi wartość, wielkość ładunku zawartego w V? No to jest ρ dV, prawda? A teraz mówimy, ładunek jest zachowany. W związku z tym, jak tutaj coś wypłynęło, to znaczy, że musiało się zmienić w czasie, bo ładunku nie mogło w ogóle ubyć, bo ładunek jest nieśmiertelny, nikt go nie zniszczy. Państwo powiecie, no jak to, a anihilacja? No ale ładunek się nie zmienia. Jak się cząstka z antycząstką spotkają i zanihilują, to jest zero, ale przedtem też było zero, bo było plus ładunek i tutaj minus ładunek. Czyli całkowity ładunek w przyrodzie jest zachowany. Jest to jedno z najściślejszych praw fizycznych. To proszę Państwa, tyle ile wypłynęło, to tu musiało ubyć. To znaczy, że to jest minus. O, to jest prawo zachowania ładunku. Tak? Że ile wypłynęło, to tutaj po prostu musiało ubyć na jednostkę czasu. No to skoro tak, to jak porównamy prawą stronę z lewą stroną, to widzimy, że to prawo całkowe, ponieważ to zachodzi dla dowolnego V, to musi też obowiązywać dla podcałkowych rzeczy. Czyli, że dywergencja J równa się minus ρ z kropką, no to ja napiszę plus, albo może po tej stronie ρ kropka plus dywergencja J ma być równe 0. Proszę Państwa, jest to jedno z ważniejszych
równań w fizyce, to się nazywa równanie ciągłości i ono obowiązuje wszędzie tam, gdzie jest prawo zachowania czegoś, jakiejś wielkości fizycznej. Jak to jest gęstość tej wielkości fizycznej, a to jest jej prąd, to prawo zachowania tego ładunku czy ilości wody, która przy przepływie w rzece nie rodzi się ani nie przybywa, tylko ciągle jest jej tyle samo, to ile wypłynęło, to tyle musiało. No dobrze, no to to jest to. Czyli to jest równanie. Ciągłość. No i proszę Państwa, to teraz Wam w krótkich słowach opowiem, jak Maxwell wymyślił fale elektromagnetyczne, prawda? Bo prawa elektryzmu, elektryczności i magnetyzmu były badane przez Faradeya, ale jeszcze dawniej były. I w szczególności istniały takie dwa prawa. Po pierwsze, prawo Gaussa, że dywergencja tensora, przepraszam bardzo, wektora indukcji elektrycznej ma być równa, no i tutaj oczywiście, proszę Państwa, ma być równa gęstości ładunku, a pewnie Was uczą, żeby było 4π, prawda, bo to są różne konwencje. Jest układ Heaviside'a, jest układ tego, że za moich czasów to już się tak bardzo zmieniało, że ja już nie wiem, co teraz jest obowiązujące i za co się idzie do więzienia, więc pewnie tu 4π trzeba napisać. Ale właściwie dlaczego ja mam się temu podporządkować? Bo to chodzi o to, czy jest 4π w prawie Coulomba czy na dole, czy nie. Jak tu się napisze 4π, to tam nie ma, a jak tam się napisze 4π, to tu jest. Dobrze, to ja może jednak tak napiszę. Wszystko mi jedno. Już mam nadzieję, że do więzienia nie pójdę. A oprócz tego... O Boże drogi, przepraszam. Położyłem dowcip, bo chciałem napisać rotację, a jeszcze o rotacji nie powiedziałem. No dobrze, zaraz będę ten wątek kontynuował. Przepraszam bardzo. Najpierw muszę powiedzieć o rotacji. Dobrze. Więc proszę Państwa, jest jeszcze jedna operacja, ale tylko w trójwymiarowej przestrzeni. W przestrzeni trójwymiarowej. Czyli ojej. Dla n równego 3. I w innych wymiarach to nie idzie, nie ma czegoś takiego. No tam są jakieś próby uogólnień, ale one, prawda, to są związane tam z oktonionami, z kwaternionami, ale to jest nienaturalne. Natomiast w trzech wymiarach jest coś takiego, że jak mamy wektor, to można z niego zrobić kowektor. No to tym bemolem. Jak mamy ten kowektor, to można go zróżniczkować. To wyjdzie dwukowektor, czyli dwuforma, prawda? No bo to jest jednoforma, to po zróżniczkowaniu jest dwuforma. To z tego zrobimy znów jednoformę przy pomocy gwiazdki Hodge'a, prawda? Bo gwiazdka Hodge'a przerzuca z n minus 1 na 1, prawda? Ale akurat tak się składa, że 2 to jest 3 minus 1. No to można to zrobić i wyjdzie, no, a nas, czyli to wyjdzie jednoforma, no to na końcu zróbmy z tej jednoformy znów pole wektorowe. Czyli poprzez takie operacje, z których 3 są czysto algebraiczne, a jedna jest różniczkowa, czyli tutaj tylko jest jedna
jednoróżnikowanie, zrobiliśmy znów pole wektorowe, które nazywamy rotacją X. W angielskojęzycznym tym to się nazywa curl X. No ja będę pisał po polsku, rotacja. No i teraz, proszę Państwa, mamy, to przypomnijmy sobie, co to była dywergencja pola wektorowego. To tam trzeba było z pola wektorowego zrobić kowektor, następnie gwiazdkę zastosować. To była n minus 1 forma. No w trzech wymiarach to jest dwuforma, ale dywergencja w dowolnej liczbie wymiarów jest zdefiniowana, prawda? To jest tylko w trzech wymiarach. No dobrze, czyli trzeba było zrobić z pola wektorowego jedną formę, z niej dwuformę, ją zróżniczkować, to z niej wyjdzie n forma i z powrotem z niej pole skalarne, prawda? Czyli dywergencja polu wektorowemu przypisuje pole skalarne, a rotacja polu wektorowego, no, pole wektorowe. No to jeszcze dla porządku napiszmy sobie gradient. No gradient to jest bardzo proste. Gradient pola skalarnego, czyli funkcji, to jest różniczka, a następnie z podniesionymi wskaźnikami, czyli z kowektora robimy wektor. No to są takie trzy operacje. Z wektorów wektory, z wektorów skalary, a tu na odwrót, skalarów wektory. Te dwie są w dowolnym wymiarze. A to tylko w trzech wymiarach, nie ma tutaj żadnej możliwości rozszerzenia. Dobrze. I teraz, proszę Państwa, obliczmy sobie tak, ile wynosi rotacja gradientu. Ja proponuję, żeby nie pisać tutaj czego, tylko żeby, prawda, bo tak mógłbym napisać. Co to jest rotacja? To jest taka operacja. Tak samo tutaj nie pisać. No dobrze. No więc proszę Państwa, co to jest rotacja gradientu? No to piszemy najpierw gradient. Gradient to jest różniczka, a potem krzyżyk, czyli zrobienie, różniczka z funkcji robi jedną formę, a krzyżyk z jednoformy robi pole wektorowe. Krzyżyk z kowektorów robi wektory, a bemol z wektorów kowektor. No dobrze, a teraz następnie stosujemy gradient, tak? Przepraszam, rotację. A rotacja, no to najpierw robi bemol, no potem różniczka, potem gwiazdka, potem znów krzyżyk. Ale proszę Państwa, bemol jest odwrotny do krzyżyka, krzyżyk odwrotny do bemola. Więc co to jest identyczność? Czyli to można wykreślić, tu ten bemol. No, i widać, że się spotyka D z D, dwa razy D, no to dwa razy D to jest równe 0, niezależnie od tego, co jest dalej. Czyli rotacja gradientu jest 0. Tak? No dobrze, teraz dywergencja rotacji. To co to jest? No to patrzmy, rotacja, no to co tu jest napisane, to jest rotacja, tak? Rotacja to jest bemol, potem różniczka, potem gwiazdka, potem podnoszenie wskaźników, to znaczy z jedno, bo rotacja działa na pole wektorowe. Z pola wektorowego po opuszczeniu, po działaniu bemolem otrzymujemy pole kowektorowe, czyli jednoformę. Po zróżniczkowaniu dwuforma. Po gwiazdkowaniu n minus 1, po
tak, n minus 1 forma, czyli jedno forma i z jedno formy zrobiłem pole wektorowe, tak? A teraz dywergencja. Dywergencja najpierw bemol, potem różniczkowanie, tak, najpierw bemol, potem nie, gdzie jest? Nie, dywergencja, przepraszam. Przepraszam, ojej, bo już strach mnie obleciał, że coś się nie zgadza. Bemol, potem gwiazdka, potem D, różniczkowanie, a potem znów gwiazdka. No to tak, po pierwsze, znów bemol z krzyżykiem to są wzajemnie odwrotne operacje, czyli to jest identyczność, no to to można wykreślić, nie ma tego. Następnie, gwiazdka z gwiazdką to jest też prawie identyczność. Zwracam uwagę na tym, że gwiazdka razy gwiazdka, to ogólny wzór był taki, że to, to był, po pierwsze, zależało signum wyznacznika z G, prawda, czyli w rozmaitości riemannowskiej to by było 1, a w pseudo-riemannowskiej to minus 1, znaczy w tej lorentzowskiej to by było minus 1, no dobrze, to plus minus 1, a tu jeszcze minus 1 do potęgi, tak pisałem, K razy L, gdzie K, jak to działa na K formy, a L to jest L minus K. No to w naszym, w każdym razie to jest zawsze plus 1 albo minus 1. To jak gwiazdka z gwiazdką się spotka, tego nie ma, bo to jest identyczność. Gwiazdka z gwiazdką jak się spotka, to jest albo plus 1, albo minus 1. To wyniesiemy i w końcu znów D z D się spotka. I mamy D kwadrat, a D kwadrat to jest 0, w związku z tym dywergencja gradientu jest 0. Dobrze, to wszystko udowodniliśmy. I ostatnia, aha, no to wracam do tej opowieści o Maxwellu i o falach elektromagnetycznych, bez których nie umiemy żyć. Otóż było jeszcze prawo Ampera, które mówiło, że wokół przewodnika z prądem wytwarza się wirowe pole magnetyczne, którego rotacja jest równa, właśnie temu prądowi. No to jest bardzo dobrze. Państwo być może w szkole mieliście pokazywane drut, puszcza się prąd, trzeba ten magnesik, na przykład kompas postawić i widać, że on się tak ustawia wokół tego prądu. No bardzo piękne prawo. I Maxwell patrzył na to, patrzył i mówił, no zaraz, chwileczkę, ale jak ja wezmę rotację od obu stron, dywergencja rotacji H, to się równa zero tożsamościowo. Jakby to była prawda, to to byłby dywergencja J. A tymczasem, co to jest prawo zachowania ładunku? Co to jest prawo zachowania ładunku? To jest prawo zachowania ładunku. Jakby dywergencja J była zawsze równa zero, to znaczy, że ładunek by musiał być stały. No ale dlaczego ładunek ma być stały? Przecież ładunek przepływa sobie, prawda? Czyli widać, że to jest, że ρ kropka jest równa zero tylko w sytuacjach statycznych. Wtedy, kiedy, czyli dobrze, bardzo dobrze, jak sytuacja jest statyczna, płynie prąd, ale ładunki, ale gęstość ładunku jest ciągle równa tyle samo. Czyli ρ kropka jest równa zero, bo te ładunki, jeden ładunek, te ładunki tak jak koraliki nanizane na nić, która się porusza, one płyną, ale ciągle w danej objętości jest wszędzie tyle samo ρ. W związku z tym on powiedział, nie, to jest niemożliwe. To my tutaj dodajmy, proszę Państwa, d kropka. Jak my do tego dodamy d kropka, to tutaj wyjdzie nam właśnie, teraz bierzemy dywergencję od obu stron, plus dywergencja d kropka.
No a dywergencja D kropka to jest to tak samo, dywergencja D to jest ρ, a kropka to jest ρ. O, i teraz to się zgadza, bo teraz rzeczywiście jest to kompatybilne z prawem zachowania ładunku. I w związku z tym Maxwell do istniejących równań dodał jeszcze nielegalnie ten człon, który nie był obserwowany. No i teraz Państwo wiecie, że jak ten człon mamy, no to są, to istnieją fale elektromagnetyczne i w ten sposób Maxwell w 1863 chyba roku przewidział istnienie fal elektromagnetycznych, które zostały odkryte potem około roku 1900, prawda? Rosjanie twierdzą, że to był rosyjski uczony Popow, który pierwsze radio zbudował, Włosi, że Marconi, Guglielmo Marconi, Niemcy, że Hertz. No wszystko jedno. W każdym razie fale elektromagnetyczne kilkadziesiąt lat później rzeczywiście zostały odkryte, ale klucz programu to było dodanie tego. Teraz tak, proszę Państwa, niestety Maxwell takiej notacji nie znał. To, jak Maxwell to robił, to było tak skomplikowane, że to były wzory, które zajmowały strony jakichś oznaczeń. Dopiero to się uprościło dzięki Heaviside'owi i tak dalej. Ale w każdym razie całą tę historię można w dzisiejszych oznaczeniach w ten sposób opisać. Dobrze. I teraz jeszcze może chciałbym zrobić coś takiego, że jak rotacja pola X całkujemy po jakiejś powierzchni dwuwymiarowej S, to jest tak, jakby gdyby rotacja X, a tutaj bemol w działaniu na wektor N d sigma. No a co to jest? To jest tak, X, z tego robimy bemol, z tego robimy różniczkę, z tego robimy gwiazdkę, z tego robimy tak. No i jeszcze jak tutaj postawię B, no to mi się sprawy, czyli ostatecznie, przepraszam bardzo, ponieważ chcę koniecznie jeszcze coś innego powiedzieć, proszę Państwa, pozwolę sobie to, mam mętlik w głowie. Jest, proszę Państwa, tak, że to jest d x bemol, o, a to się równa sprawa stwierdzenia Stokesa, całkowanie po S, no właśnie z tym X bemolem, a to jest, jak Państwo pamiętacie, to było X rzut na wektor styczny DS. Czyli innymi słowy, jak mamy jakąś powierzchnię i tutaj liczymy i mamy wektor, pole wektorowe X, tutaj jest powierzchnia S, to obliczenie strumienia z rotacji przez to pole X to jest to samo, co obliczenie całki z X-a, prawda, po brzegu tego S.
jeśli X jest polem elektrycznym, to coś takiego nazywa się siłą elektromotoryczną, prawda? Bo to jest jaka siła działa na ładunek jednostkowy. Jaka siła działa na ładunek jednostkowy, no i w szczególności jak obliczymy po całym brzegu, no to otrzymujemy właśnie to coś, co w elektroliczności nazywa się siłą elektromotoryczną. Dobrze, proszę Państwa, to jest bardzo dobrze wszystko udowodnione w mojej książce. Ja już to zostawiam, dlatego że koniecznie jeszcze dzisiaj chcę powiedzieć o dwóch rzeczach i zdążę. To znaczy o trzech rzeczach. Pierwsza rzecz jeszcze jest taka, że mianowicie, że do tych dwóch złożeń to jeszcze trzeba dodać coś takiego, że dywergencja gradientu, to co to jest? Proszę Państwa, dywergencja gradientu. Co to jest dywergencja gradientu? No to gradient. Nie chcę pisać tego F, tylko po prostu równość operatorów. To jest najpierw operator różniczkowania, a potem operator reprezentacja tej jednoformy przez pole wektorowe. Dobrze, a co to jest dywergencja? No dywergencja. Najpierw, no tak jak tutaj jest, to pole wektorowe reprezentujemy przez pole kowektorowe, no to to możemy w ogóle zlikwidować, bo to z powrotem wracamy, tak? Następnie gwiazdka, następnie D, a następnie gwiazdka, no to to coś takiego, gwiazdka D, gwiazdka D, no to się nazywa Laplacian, prawda? Oto coś, to często matematycy używają, bo fizycy to nie używają takich. To jest delta D i mówiłem Państwu, że tu można napisać delta D. Bezkarnie można napisać D delta, dlatego że delta na zero formach jest równa zero, prawda? Ale ten wzór obowiązuje tylko dla funkcji skalarnych, a ten wzór obowiązuje dla dowolnej formy różniczkowej. To jest Laplacian. To jest Laplacian. Dla zero form ta rzecz znika automatycznie i zostaje tylko to, i to pamiętacie, że Laplacian. Czyli innymi słowy, tak jak uczyli Was, co to jest dywergencja i gradient w zmiennych kartezjańskich, że to jest Laplacian, to to obowiązuje ogólnie, no ale oczywiście wtedy te wyrażenia to nie są tylko jakieś tam sumy kwadraty drugich pochodnych, tylko to jest właśnie to, czego Was uczyłem. Proszę Państwa, bardzo często podręczniki z geometrii różniczkowej, szczególnie dla fizyków, to się pierwsze pół książki to są tak zwane tensory. Tensory. I bardzo wielu ludzi uważa, że jak wie, co to jest tensor, to zna geometrię różniczkową, a do tej pory tutaj, jak Państwo widzicie, tensory to jakiejś wielkiej roli nie odgrywały, ale generalnie na przykład poznaliśmy wektory, kowektory, multikowektory, prawda? No i wszystko to, to były tensory. Co to jest tensor? Tensory. To są tensor to jest funkcjonał wieloliniowy na, a może tak napiszę, na kilkakrotnie powtórzonej, tutaj niech tego będzie k, razy jeszcze pewna liczba tutaj przestrzenistycznych. I teraz tak, to jest czysta algebra, w związku z tym ja będę pisał w jednym punkcie, prawda? Oczywiście potem takie pola tensorowe, no to są takie pola, prawda? To znaczy w każdym punkcie stoi tensor. Ale co to jest tensor w danym punkcie M? To jest funkcjonał liniowy, który
przyporządkowuje, który ma, aha, tutaj nazwijmy to sobie L, ale teraz K plus L nie musi być równy N. To jest dowolne K, dowolne L. I tensor to jest funkcjonał wieloliniowy. Co to znaczy? To znaczy znów czarna skrzynka, która ma K plus L slotów i jak do pierwszego slotu wrzucimy jakiś kowektor, do drugiego kowektor i tak dalej, do K tego kowektor, a do następnego po wektorze, to ta czarna skrzynka nam wyprodukuje liczbę. I następnie, gdy wszystkie sloty z wyjątkiem jednego są ustalone, to ten wynik zależy liniowo od tego, co wrzucamy do tego jednego. I tak w każdym, czyli jest wieloliniowy. Liniowy w każdym względem każdego tego slotu. To jest, proszę Państwa, tensor. No na przykład, czy wektor, aha, i to jest taki wektor k razy kontrawariantny, i L razy kowariantny. No to pytanie, czy wektor to jest tensor? A no tak, wektor to jest po prostu, wektory to są funkcjonały liniowe na kowektorach, prawda? Przestrzeń styczna to jest gwiazdka od gwiazdki od T, prawda? Wektor, tak jak kowektory to są funkcjonały liniowe na wektorach, to wektory są funkcjonały liniowe na kowektorach. Czyli to jest wektor, to jest k równe 1, l równe 0. Czyli wektor to jest tensor raz kontrawariantny. No to oczywiście kowektor, no to jest na odwrót, prawda? Kowektor to jest funkcjonał liniowy na wektorach, czyli k jest równe 0, a l jest równe 1, prawda? K równe 0, l równe 1. No na przykład metryka. Co to jest metryka? Czyli tensor metryczny. No to jest, ma wsady będące dwoma wektorami, jak wrzucę dwa wektory, to metryka to jest iloczyn skalarny, to ona wyprodukuje liczbę, prawda? To jest k równe 0, a l równe 2, ale uwaga, nie każdy tensor jest metryką, bo metryka jest jeszcze symetryczna, prawda? Bo tutaj na razie, no to te sloty nie mają ze sobą nic wspólnego, prawda? Ale jak ona jeszcze dodatkowo jest symetryczna, no to wtedy, no to tutaj trzeba podkreślić, że nie byle jaka, prawda? No to jeszcze forma różniczka. Ojej, teraz będę miał problem, bo K i L chciałem napisać K forma, a nie mogę, bo tu K co innego. Dobrze, więc napiszmy R forma różniczkowa. No to Państwo pamiętacie, że to jest taki kowektor, prawda? Bo to jest kowektor, to jest taki tensor, mianowicie on, to jest czarna skrzynka, do której wrzucamy wektory, a kowektorów nie, prawda? Czyli k równe 0, l równe r, ale uwaga, k forma jest całkowicie antysymetryczna, prawda? Całkowicie antysymetryczna. No dobrze. No to już Państwu powiedziałem, co to są wektory. Te wektory mogą mieć różne symetrie jeszcze, prawda? Zależność między poszczególnymi slotami, ale generalnie tensor to jest coś takiego. To jeszcze powiem, a co to jest gęstość tensorowa? A gęstość tensorowa
to jakby tu jeszcze był jeden slot, do którego wrzucam element objętości. No i już, tak jak Państwo uczyłem, prawda? Czyli współczynniki przy formie różniczkowej, ale w dualnej reprezentacji, to nie są tensory, tylko to są gęstości tensorowe, bo tam jeszcze wszystko zależy od tego, jaki element objętości wrzucimy. No i już. I moim zdaniem ten temat nie zasługuje na więcej. I proszę Państwa, to jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Och, błagam o wyrozumiałość dla starego człowieka, który no jakoś nie dał sobie rady z tym wszystkim. No, bardzo przepraszam, że tamtego jednego ćwiczonka nie dorobiłem, ale to już zbyt jest stresujące. Proszę Państwa, to jeszcze chciałem coś Państwu powiedzieć o funkcjach, funkcje harmoniczne. Proszę Państwa, tu też odwołuję się do książki. Bardzo zachęcam do tego, żeby jeden z odpowiedni rozdział z tej książki. Proszę Państwa, niezwykle ważną rzeczą jest wzór Taylora. Jak mamy jakąś funkcję, która jest odpowiednio gładka, to z dowolną dokładnością ją przybliżamy czym? Wielomianami, prawda? Wielomianami. To jest bardzo dobra metoda, no, do odpowiedniego rzędu. Natomiast w rozmaitych rachunkach czy manipulacjach, z którymi musimy sobie radzić, mamy do czynienia z funkcjami na sferze. Na sferze nie ma wielomianów, prawda? Ale na sferze okazuje się, że też jest takie właśnie bardzo, bardzo poręczne narzędzie. To są te funkcje, ojej, co ja napisałem? Przepraszam bardzo, już funkcje sferyczne. Ja bardzo przepraszam. Funkcje sferyczne. Na sferze są funkcje sferyczne i okazuje się, że bardzo taką poręczną rzeczą jest znów przybliżanie dowolnej funkcji na sferze tymi funkcjami sferycznymi. I też jest tak pierwszy rząd wielkości, drugi rząd wielkości tego przybliżenia i trzeci i następny. I te funkcje sferyczne odgrywają niezwykle istotną rolę. Funkcje sferyczne Państwo no, na mechanice kwantowej będą Wam wykładali takimi metodami analitycznymi w postaci rozwiązywania pewnego równania różniczkowego, tam wielomiany Legendre i tak dalej. I to wszystko jest bardzo dobrze. Bardzo dobrze, jeśli się tego nauczycie, ale chciałbym, żebyście mieli pewien taki lepszy punkt widzenia na to wszystko. Funkcje sferyczne to są funkcje własne Laplacianu. Na sferze. No, sfera S2 jest dwuwymiarową rozmaitością, na której mamy metrykę, prawda? No, na sferze na przykład metryka, nazwijmy ją sobie sigma, na sferze jednostkowej, sigma AB, no to jest tak na przykład w zmiennych sferycznych, to jakie ma współrzędne? 1, prawda? A tutaj jest sinus kwadrat teta, no i 0, prawda? D po d teta na sferze jednostkowej to jest wektor jednostkowy,
a d pod fi to nie jest wektor jednostkowy, bo to on jest styczny do równoleżnika i on ma taką długość, prawda? Na biegunie teta jest 0, to d pod fi to ma długość wręcz 0, tak? A na równiku, na sferze jednostkowej, też ma długość 1, prawda? Dobrze. Proszę Państwa, funkcje własne Laplacjanu. Jak to liczyć? Proszę Państwa, najpierw weźmy taki trójwymiarowy Laplacjan i go obliczmy w zmiennych sferycznych. No to my już wiemy, jak robić. To metryka w zmiennych sferycznych G i J, no to proszę Państwa, się rozkłada na taką, na ten blok taki. Długość dr to jest 1, a tutaj stoi ta właśnie metryka, no tyle tylko, że pomnożona przez r kwadrat. Sfera o promieniu, metryka na sferze o promieniu r to jest r kwadrat razy metryka sfery jednostkowej, prawda? Czyli tutaj jest r kwadrat razy ta metryka sigma, prawda? To a i b, no to jest, no mogę napisać tam 2, 3, a mogę napisać, że to są teta i fi, prawda? Te zmienne kątowe. No dobrze. Czemu wobec tego jest równa metryka odwrotna i j? No to też będzie miała, tutaj jest 0, to też będzie miała takie bloki. Odwrotność jedności to jest 1, a tu jest 1 przez r kwadrat, a tutaj jest po prostu, jak tutaj jest AB, to tutaj będzie metryka odwrotna, sigma AB, prawda? To jest metryka odwrotna. No i teraz jeszcze wyznacznik z G, no to jest 1 razy r kwadrat razy wyznacznik sigma, tak? Czyli to jest r, przepraszam bardzo, to będzie r do czwartej, dlatego że to jest macierz 2 na 2, to będzie 1 r kwadrat i 1 r. R do czwartej razy wyznacznik sigma, no czyli pierwiastek z tego, to już nie muszę pisać, nie muszę pisać modułów, bo to wszystko jest geometria riemannowska, czyli jest r kwadrat, pierwiastek z wyznacznika sigma, czyli to, co Państwo wiecie, to jest r kwadrat sinus teta, prawda? Jak całkujecie po sferze, to element objętości to jest r kwadrat sinus teta, wy to wiecie i tak dalej. No ale wobec tego proszę zobaczyć, jak to będzie. To będzie 1 przez wyznacznik z G, przepisujemy ten wzór, czyli to jest r kwadrat razy pierwiastek sigma, wyznacznika sigma, następnie d i, a tutaj jak było? Znów pierwiastek z G, no to znów piszemy r kwadrat pierwiastek sigmy, następnie g i j, no i następnie d po dj. Aha, jak tu napisałem tak wstępnie, to i tutaj też napiszę dj. To był wzór, który Państwu udowodniłem i to jest jeden z najważniejszych wzorów, które trzeba pamiętać. Nie piszę tutaj f, no tu by było f, prawda? To jest operator, dobrze. Ale teraz, no to trzeba po wszystkich i. No to weźmy najpierw jako i, weźmy tam 1 czy r po prostu. Jak tutaj napiszemy r, czyli tak, to jest tak, 1 przez r kwadrat pierwiastek sigma, następnie dr, no tutaj piszemy r kwadrat pierwiastek sigma, no i teraz tu jest r, a tutaj trzeba wszystkie możliwe joty wziąć, ale g i j jest diagonalne, czyli jak i jest 1, to jedyny nieznikający to jest 1, 1, czyli rr, czyli 1,
czyli to jest po prostu 1 razy dr. O. I to jest pierwszy człon, a następnie trzeba wziąć te dAB, prawda? Plus 1 plus 1 przez r kwadrat pierwiastek sigma dA, to znaczy d teta albo d fi. Następnie wkładamy tutaj r kwadrat pierwiastek sigma. No a następnie trzeba górne GAB, ale GAB to jest 1 przez r kwadrat sigma AB, tak? No dobrze, czyli to jest r kwadrat, nie, przepraszam bardzo, 1 przez r kwadrat, macierz odwrotna do tej metryki dwuwymiarowej na sferze, no i tutaj dB. No to teraz proszę Państwa tak, po pierwsze, sigma zależy tylko od kątów, no bo to jest macierz, gdzie tutaj r nie występuje, bo całą zależność od r-ów żeśmy tutaj wyodrębnili. W związku z tym to zależy tylko od kątów, to jak różniczkujemy po r-ach, to może wyjść, czyli tutaj ta sigma się upraszcza. Z kolei różniczkowanie po kątach, no nie, aha, a w ogóle tutaj to się upraszcza, no i co mamy na samym końcu? Proszę Państwa, czyli tu mamy coś takiego, 1 przez r kwadrat dr, r kwadrat dr, to jest jeden taki operator. A to, co tu stoi, to proszę Państwa, to jest plus 1 przez r kwadrat, a to, co tu stoi, to jest po prostu dwuwymiarowy Laplacian na sferze, w tej na sferze jednostkowej. To jest, prawda? Na sferze jednostkowej mamy taki tensor metryczny, no i tak jak i trzeba tak różniczkować, podnosić wskaźniki, pomnożyć przez ten element objętości, pierwiastek z wyznacznika, znów zróżniczkować i podzielić. I to jest ten dwuwymiarowy Laplacian, dwuwymiarowy Laplacian na sferze. To fizycy często jeszcze rozkładają to, bo jak to upadnie na to, to nam da 2 przez r dr, a jak to upadnie na to, to się r kwadrat, czyli d2r, prawda? Często w takiej postaci to się pisze, no do rachunków to jest tak, ale trzeba pamiętać, że to się stąd bierze. To jest wzór na Laplacian w zmiennych sferycznych. No dobrze. No to teraz, proszę Państwa, błagam o 5 minut. Już zbliża się koniec, ale bardzo bym chciał to powiedzieć. No to proszę Państwa, to teraz to okazuje się, że funkcje sferyczne to jest, że jest bardzo prosty wzór na funkcje sferyczne. Mianowicie, weźmy sobie, niech Q to jest tensor symetryczny bezśladowy, rzędu, no i ciągle ta liczba, dobrze, niech już będzie K. Niech będzie K. Co to znaczy? To znaczy, że te współrzędne to są takie I1 aż do IK. No DX I1 dx, no to jest iloczyn tensorowy, prawda? I1, i2, iloczyn tensorowy
dx i k. To jest q. I tak, symetryczny. Teraz symetryczny. Co to znaczy? To znaczy, że jest całkowicie symetryczny. To znaczy, że jak tutaj cokolwiek zamienimy, to wyjdzie to samo, prawda? Symetryczny, to znaczy, że no to już nie będę pisał. Symetryczny. A co to znaczy bezśladowy? No bezśladowy to znaczy, że jak weźmiemy Q, powiedzmy I, J, a następnie I2 aż do IK minus 2 i ślad w tym, to znaczy, że weźmiemy G i J, to się równa 0. Teraz tak, ktoś z Państwa może powiedzieć, no zaraz, ale który ślad bierzemy? Pan sobie wziął ślad pierwszych dwóch, a może wziąć trzeci i jedenasty. Ale ponieważ to jest symetryczne całkowicie, to jak ten znika, to wszystkie inne ślady znikają. Innymi słowy, jak ja bym wziął tu jakikolwiek i złożył to z tym G, to ten ślad jest równy 0. No bo z symetrii wynika, że jest tylko jeden ślad niezależny. No dobrze, no więc mamy coś takiego. No i teraz, proszę Państwa, weźmy sobie taką funkcję f. Weźmy sobie funkcję f od x, no na trzech wymiarach, x1, x2, x3 równa się, no właśnie to q i 1 aż do ik, a następnie x i 1 aż do x i k. No to jest taki wielomian, prawda? Wielomian k tego rzędu od trzech zmiennych. To ile wynosi d po dx? R tego f. No to proszę Państwa, no, to jest wielomian, no to trzeba różniczkować, prawda? To trzeba różniczkować. Po pierwszym, jak zróżniczkuję, no to mi po prostu wyjdzie tutaj jedno to miejsce, prawda? To miejsce. No i ponieważ jest symetryczne, to wiele razy. Czyli widać, że to będzie k razy. I tu będzie x z numerkiem r, a pozostałe x2, i1, nie, i2, i3 i tak dalej aż do ik. No i tutaj x i2, x i 3, x i k, prawda? No, wielomian k tego stopnia różniczkuje, otrzymuje wielomian k minus pierwszego stopnia, prawda? A tutaj to r zostało, prawda? No dobrze, no to teraz ile to jest Laplacian tego f? No Laplacian tego f, proszę Państwa, to trzeba jeszcze raz, prawda? To trzeba delta sr d po dx s d po dx r. No to co to jest? To znaczy, że to muszę znów po jakimś xr zróżniczkować. No to znów to jest wielomian n minus pierwszego rzędu. No to jak po tym zróżniczkuję, to tutaj mi wypadnie s, prawda? Czyli to jest jak? Czyli to będzie k. Było k, to jest. Teraz to jest wielomian symetryczny k minus pierwszego rzędu, prawda? Czyli jak będę różniczkował, to k minus 1 wyjdzie. Następnie, jakbym różniczkował po tym, no tutaj jest
delta SR. No jakbym zróżniczkował po tym, no to tutaj mi wypadnie, prawda, S, prawda, czyli Q, R, S, no a dalej I, 3 i tak dalej, I, K, a tutaj no zostało I, 3, X i K. To jest wielomian znów K minus drugiego rzędu. No ale proszę Państwa, właśnie o to coś jest równe 0, bo to przed chwilą zostało napisane. My pracujemy w zmiennych kartezjańskich, w związku z tym metryka w trójwymiarowej przestrzeni kartezjańskiej to jest ta delta, czyli to jest równe 0. Czyli proszę Państwa, to jest funkcja harmoniczna. Jej trójwymiarowy Laplacian jest równy 0. Już się zbliżam do końca, prawda? Ale z drugiej strony to F, każdy taki X, proszę Państwa, X i każdy punkt tej rozmaitości można zapisać w postaci R razy wektor razy wektor na sferze jednostkowej, prawda? Czyli tam xi to się równa r razy ni, gdzie to są punkty na sferze, prawda? No to wobec tego moja f od xi to się równa tyle, ile tutaj było tych r-ów, czyli to jest r do potęgi k, razy pewna funkcja, prawda, czyli to, o, takie q i 1 aż do ik, n i 1 aż do n i k. Co to są te n-y? Proszę Państwa, o ile xi to są x, y, z, no to na przykład n 1 to jest po prostu R już wyszedł, czyli to jest sinus teta cosinus fi, N2 to jest sinus teta sinus fi, no a N3 to jest cosinus teta, prawda? Czyli to jest funkcja na sferze i właśnie to nazwijmy F ze znaczkiem Q, to jest pewna funkcja na sferze, która jest jednoznacznie dawana przez ten tensor. No i teraz, proszę Państwa, zastosujmy ten nasz wynik, któryśmy tutaj dostali, zastosujmy do tej naszej funkcji, czyli Laplacian tej funkcji f to jest r do potęgi k razy ta funkcja f ze znaczkiem q. No to co to jest? To najpierw trzeba coś takiego obliczyć. Coś takiego trzeba obliczyć, tak? No to f od q wyjdzie przed nawias, bo jak liczymy te pochodne radialne, to zależy tylko od sinusów i kosinusów, prawda? Czyli my różniczkujemy funkcję RK. Czyli tak, jak zróżniczkujemy raz, to nam wyjdzie, czyli teraz obliczam to w działaniu na funkcję RK. To jak raz zróżniczkujemy, to nam wyjdzie R razy, przepraszam bardzo, to nam wyjdzie K razy R do k minus pierwszej, tak? Dobrze, to jest po pierwszym zróżniczkowaniu. Potem muszę pomnożyć przez r kwadrat, to zamiast k minus 1 dostanę k plus 1. Teraz muszę jeszcze raz to zróżniczkować. No to co wyjdzie? To jak jeszcze raz zróżniczkuję, to mi wyjdzie k plus 1
razy, a tutaj o jeden się spuści, to będzie do k tej potencji, prawda? No i koniec. I to jest to, co wyszło z tego. A jeszcze trzeba napisać plus 1 przez r kwadrat. A nie, ojej, bardzo przepraszam. To zrobiłem, a jeszcze nie podzieliłem przez r kwadrat. Przepraszam bardzo, przepraszam. Jeszcze nie podzieliłem przez r kwadrat, czyli tutaj będzie k minus 2. R do potęgi k minus 2. A tutaj jest 1 przez r kwadrat, no razy ta funkcja, czyli u góry będzie jeszcze r do potęgi k, no a tutaj zostanie ten dwuwymiarowy Laplacian, no, który działa tylko na to, bo tutaj wszystko się odbywa w zmiennych sferycznych, czyli te r wyjdą na, razy Laplacian dwuwymiarowy w działaniu na tę funkcję od kątów. I wiemy, że to jest równe 0. No to jak to jest równe 0, to tam r do minus drugiej się upraszcza, czyli zostanie tak, że k razy k plus 1 razy sama funkcja f, no plus Laplacian, no czyli napiszę minus, a tutaj równa się Laplacian dwuwymiarowy na tę funkcję. O, i to jest ostatni wzór, który dzisiaj udowodniłem. Pokazałem, że jeśli wezmę sobie tensor symetryczny bezśladowy rzędu k i przy pomocy tego wzoru zdefiniuję funkcję na sferze, to dwuwymiarowy Laplacian tej funkcji jest proporcjonalny do tej funkcji, a wartość własna wynosi k razy k minus 1. O, wiem, jaki błąd dydaktyczny popełniłem, mianowicie w fizyce to k to się nazywa L. W mechanice kwantowej to jest moment pędu, to jest L razy L plus 1. I proszę Państwa, twierdzenie, wszystkie funkcje sferyczne są tego rodzaju. Czyli pytanie na przykład, ile jest funkcji sferycznych rzędu, no najpierw 0. No rzędu 0 to jest jedna, to jest po prostu funkcja stała na sferze. To się nazywa funkcja monopolowa. Ile jest funkcji sferycznych rzędu 1? No to jest tensor rzędu 1, to już o symetrii i bezśladowości nie ma co mówić, czyli jest trójwymiarowa przestrzeń funkcji rzędu 1, nazywają się one dipolowe. No dobrze, a teraz na przykład następny, rzędu 2. No to muszą być macierze 2 na 2, symetryczne, bezśladowe. Macierzy 2 na 2 symetrycznych w przestrzeni trójwymiarowej jest 6, ale ślad musi być równy 0. W związku z tym otrzymujemy pięciowymiarową przestrzeń tych macierzy, tych funkcji sferycznych rzędu 2. To się nazywają funkcje kwadrupolowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przeczytajcie to sobie w książce. No i dziękuję bardzo, bardzo przepraszam za przedłużenie.